Marcin Fijołek, dzień dobry Państwu. Dziś gościem studia telewizyjnego portalu wpolityce.pl jest pan Mariusz Pilis. Dzień dobry. Dokumentalista, reżyser, autor Buntu Stadionów. Filmu, no właśnie, filmu o środowisku kibiców pokazanym z innej strony niż mamy to na co dzień w mediach. O jakiej stronie, o jakim obliczu kibiców opowiada pański film? Zwykło się mówić o tym filmie jako film o kibicach. Ja raczej wolałbym, ale to myślę z tego powodu, ludzie często o tym mówią w ten sposób, że wydaje się, że po prostu go nie widzieli. Natomiast to jest film o Polsce. To jest film o Polsce współczesnej, widzianej oczami bardzo poważnych środowisk młodzieżowych, takich, które kontestują dzisiaj władzę, widzianych problemów, które narastały tu w Polsce przez kilkadziesiąt lat, myślę ostatnich, zwłaszcza ostatnich 20 latach, o debacie publicznej, o tym, co wolno, czego nie wolno mówić oficjalnie czy też publicznie. To wszystko gdzieś wypłynęło na stadionach, pokazało się ze strony, której się nikt nie spodziewał. To znaczy pewnego rodzaju treści, które bardzo daleko wykraczają poza sferę dopingu sportowego, zaczęły się ujawniać na trybunach jakiś czas temu. To z kolei zaowocowało pewnego rodzaju spięciem na linii media mainstreamowe władza, a grupy kibicowskie, co z kolei spowodowało bardzo poważny konflikt, który mieliśmy okazję oglądać na przestrzeni ostatnich chyba 2 lat. Więc z tej perspektywy patrzę na te grupy, przyglądam się, staram się zrozumieć pewne zjawisko, które się wytworzyło i które według mnie jest bardzo ciekawe. Znaczy, wydaje się, że nieogarnianie tego w dyskusji publicznej i próba zepchnięcia całości tego tematu na bok jest błędem, ponieważ zwykło się uważać, że stadiony są w pewnym sensie pewnego rodzaju reprezentacją społeczeństwa, prawda? Tak samo jest na stadionach. A czy ten konflikt i bunt, o którym pan mówi już w tytule filmu, zaczął się właśnie w maju 2011 roku, kiedy zaczęły się te nasilenia ze strony władz, czy miał on miejsce wcześniej, czy te źródła konfliktu były już wcześniej? Mediom wydawało się, myślę, że z tego powodu, że niewiele się o tym wszystkim mówiło, że to wypłynęło nagle, że to się stało takim wybuchem, który miał miejsce właśnie mniej więcej w okresie tym, o którym pan mówi. Natomiast podłoże tego konfliktu jest znacznie szersze. Ta sytuacja dojrzewała przez wiele, wiele lat. To środowisko ewoluuje od lat 90. bardzo poważnie. Kiedyś to było takie zachłyśnięcie się pewnego rodzaju zachowaniami chuligańskimi, z tym mieliśmy do czynienia w latach 90. Od mniej więcej początku XXI wieku, czyli między lata 2001-2002, a szczególnie w latach 2006-2007 zaczęły się klarować pewnego rodzaju kierunki, które moglibyśmy nazwać dzisiaj upominaniem się o patriotyzm, upominaniem się o wartości narodowe, upominaniem się o wszystko to, co z debaty publicznej zostało wyparte. I to jest bardzo poważna tendencja, którą widzimy, której elementem jest ten konflikt, o którym tu przed sekundą rozmawialiśmy. I myślę, że tak trzeba patrzeć na to w sposób zdecydowanie bardziej złożony, zdecydowanie bardziej szeroki, bo tylko wtedy widać prawdziwe przyczyny i prawdziwe podłoże tego wszystkiego, co się wewnątrz grup kibicowskich dzieje, ale też na linii kibice władza, kibice mainstreamowe media. A w czym te upominanie się o patriotyzm, o wartości i o historię ma przeszkadzać władzy i mainstreamowym mediom? Jak pan to widzi? Wie pan co, to jest tak, że oczywiście ja mam swoją jakąś tam teorię na temat tego, jak to jest postrzegane i dlaczego z tym się walczy, prawda? Tak jakby programowo się walczy, zwłaszcza zwalczają to główne media. To wszystko, co dzieje się w obrębie jakby tych zagadnień wewnątrz grup kibicowskich. Mam wrażenie, że jest to między innymi efekt pewnego rodzaju stosowania poprawności politycznej i wypychania treści, no mówiąc kolokwialnie, niewygodnych w debacie, czyli kwestii żołnierzy wyklętych, tego co się działo przy okrągłym stole, tego co się działo przed okrągłym stołem, kwestii rozliczania układu komunistycznego itd., itd. To wszystko zaczęło wypływać i to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia szeroko rozumianego establishmentu, który dzisiaj nadaje ton debacie publicznej, wobec czego wydaje się, że próba ograniczenia tego w taki sposób, żeby poprzez stygmatyzowanie grup, które się o to upominają, zwalczać ten problem, jest rzeczą, no, mam wrażenie, że wręcz obowiązującą.
W rozmowie z portalem Stefczyk Info postawił pan taką małą tezę, mówiąc o tym, że środowiska kibiców stały się takimi naturalnymi wychowawcami młodzieży, wychowawcami kolejnych pokoleń, które przychodzą na stadiony i uczą się. Po pierwsze, czego mogą się nauczyć młodzi ludzie dziś na stadionach? No i po drugie, na czym polega fenomen tych grup kibicowskich, że właśnie od nich chcą się uczyć młodzi ludzie czegokolwiek? Ruchy kibicowskie mają to do siebie, że są z punktu widzenia składu, tak, czy struktury swojej bardzo płynne. Tam pojawiają się bardzo młodzi ludzie, ale też i pojawiają się ludzie starsi. Ma to jakąś ciągłość i pewną pamięć, że tak powiem, historyczną, jeżeli chodzi o to, co się wewnątrz grup kibicowskich dzieje. Tam są ludzie, proszę pamiętać, tacy, którzy byli zaangażowani choćby w walkę z poprzednim systemem. Bardzo poważni ludzie. Tam są ludzie, którzy są przedstawicielami tych, którzy byli zaangażowani zarówno w podziemie, ale też i w pewnego rodzaju ruchy niepodległościowe, które po 1989 roku gdzieś się ujawniały. Poprzez tych ludzi do tych środowisk docierają między innymi kombatanci, ludzie, którzy stawiali czynnie opór i władzy komunistycznej, ale też i mieli swoje zasługi w okresie II wojny światowej. Czego ci ludzie mogą się uczyć? Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w skali całej Polski, prawda? Gdzieś mniej więcej w okolicach różnego rodzaju świąt narodowych, rocznic patriotycznych i tak dalej. To nie szukając daleko, w Warszawie mamy do czynienia z sytuacją, w której praktycznie rzecz biorąc wszystkie miejsca pamięci są przez ruchy kibicowskie uszanowane. To znaczy wszędzie są ich znicze, wszędzie są kwiaty składane przez te grupy, przy czym pieniądze na to oni zbierają sami, dobrowolnie, nikt ich do tego nie zmusza i tak dalej. Tak się dzieje w całej Polsce. Że ten powrót do, czy głód rozumienia historii, tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje, tych procesów, które zachodziły w ostatnim 50-leciu, jest bardzo poważny. I jedno, co można powiedzieć, oczywiście jest to ruch, który kreuje bardzo wiele postaw, między innymi postawy chuligańskie. To sobie trzeba jasno powiedzieć, tego jest wśród kibiców bardzo dużo, ale widać rzeczywiście tendencję, która powoduje, że ci ludzie zaczynają jakby domagać się trochę innego zestawu zachowań wewnątrz również tych grup. Znaczy poszukują rzeczy, których nie dostają w mainstreamie. I to jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. To nie są tylko inicjatywy kibicowskie. Proszę zobaczyć, jak się zachowują uczniowie szkół średnich, którzy z ruchami kibicowskimi nie mają wiele wspólnego. Oni sobie organizują spotkania z kombatantami, próbują tą historię, której nie dostają w szkole, uczyć się w sposób bardzo taki, no wręcz bym powiedział, organiczny. Szukają ludzi, szukają świadectw, szukają opowieści i tak dalej. To są rzeczy, które wyrastają, mam wrażenie, dlatego, że Polska pogubiła gdzieś debatę publiczną i poważną debatę publiczną i ludzie w sposób absolutnie chyba podświadomy czują, że czegoś im brakuje, że mają jakiś defekt i próbują sobie z nim samodzielnie radzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem studia w polityce.pl był pan Mariusz Pilis. Dziękuję.